znów dziewczynka była, a wołali ją Ludmiła. Mimo dość tłustego cielska, była bardzo marzycielska. Często śniło jej się w nocy, że ją rycerz miał w swej mocy, a ona z wielką ochotą uwieńczała go swą cnotą. I w sympatii doń miotała duże kształty swego ciała. Nikt na palcach nie policzy, ile miała w tym słodyczy. Jednej nocy, bawiąc wspólnie, rycerz czuły był szczególnie. Ciągle mówił, ach, Ludmiło! Niby tak się to jej śniło. Wciąż mężniej sobie poczynał, aż w łóżko wpadło w urynał. Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi.